My jako firma Secol po raz drugi wystawiamy się na targach poznańskich. Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy stwierdziliśmy, że po raz kolejny wystartujemy, bo to jest najważniejsze miejsce, gdzie można spotkać wszystkich naszych klientów, firmy, z którymi współpracujemy, kontrahentów, w zasadzie cała branża gromadzi się tutaj. No i stwierdziliśmy, że no, to jest dobry moment, żeby właśnie pojawić się na targach, pokazać, co robimy i z czym możemy jeszcze do tych naszych klientów dotrzeć. Nasz pojemnik Smart EcoBox został wyróżniony złotym medalem targów poznańskich oraz wyborem konsumentów targów poznańskich. Co to dla nas znaczy? No po pierwsze, pojemnik został dostrzeżony, bo to jest innowacja w świecie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego. Po drugie, dostrzegli go również konsumenci, a co oznacza, że prawdopodobnie będzie również zainteresowanie naszymi usługami, to znaczy wstawieniem tych pojemników, następnie odbiorem odpadów w nich zgromadzonych. Bardzo nas cieszy, że został tak doceniony. Co to jest? Pojemnik, który służy do zbiórki elektrośmieci, ale w zupełnie nowej formule, tak? To jest pojemnik bardzo taki reprezentacyjny, który jest skierowany do sieci handlowych, do biur, dużych biurowców. I to jest tak zwany inteligentny pojemnik. Na czym polega jego inteligencja? Po pierwsze na tym, że on automatycznie reaguje, kiedy osoby się zbliżają, on się będzie otwierał, będzie wyświetlał treści edukacyjne. Ale po drugie, ważniejsze, na bieżąco monitoruje, co w środku się znajduje. I my na bieżąco dostajemy informacje o stopniu zapełnienia, o odpadach, które są w środku. No i też ważne, co zaczynamy zbierać, tak? Jak Państwo zobaczą, pojawia się temat e-papierosów również, bo to będzie trudny i duży temat e-papierosów. To jest odpad, który w tej chwili trafia do zwykłych śmietników, ale stanowi duże niebezpieczeństwo dla środowiska. Też groźbę pożarów, ponieważ te baterie, nawet małe, mogą się zapalać, jak tylko zostaną uszkodzone i w związku z tym stanowić zagrożenie również dla tych zwykłych odpadów. A przypominam, że zbieramy tam sprzęt małogabarytowy, zbieramy telefony, zbieramy e-papierosy, czyli takie frakcje, które na co dzień dosyć ciężko wrzucić do jakiegoś zwykłego pojemnika. I tutaj też gwarantujemy, że one w sposób bezpieczny trafią do zniszczenia, następnie zostaną poddane recyklingowi i trafią powtórnie na rynek w postaci surowców. Ten produkt miał swoją premierę w tym miesiącu w jednym z centrów handlowych, w którym przez 2 dni pokazywaliśmy ludziom, w jaki sposób działa. I cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim dlatego, że jest kolorowy, ma ładny wyświetlacz, który możemy prezentować treści edukacyjne, informacje o zbiórkach, informacje w jaki sposób postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym. To jest pierwsze. Po drugie ma kilka możliwości zbierania tych frakcji, więc daje duże możliwość dla potencjalnego konsumenta przynieść kilka rodzajów frakcji. Po trzecie, no najważniejsze jest reprezentacyjny, tak? Więc będzie mógł trafić do takich miejsc, które wymagają, umówmy się, specyficznego designu, czy też fajnego designu, to właśnie biurowce, sieci handlowe. Czy mamy inne produkty? Oczywiście, bo naszym celem jest jakby zwiększać nasz system zbiórki i przybliżać te punkty zbiórki dla mieszkańców. Czyli mamy innowacyjne pojemniki na ulicach miast, gdzie zbieramy sprzęt małogabarytowy również. Mamy pojemniki do biur i instytucji, gdzie zbieramy baterie, lampy LED i sprzęt małogabarytowy. Mamy ostatecznie również pojemniki dedykowane tylko dla e-papierosów, które powinny stanąć w zasadzie w każdym sklepie sprzedającym e-papierosy. Także jako firma cały czas dążymy do tego, żeby szukać innowacyjnych produktów, przybliżać punkty zbiórki dla mieszkańców i być przed konkurencją przede wszystkim. Pierwszym wyzwaniem jest, jak nakłonić przeciętnego Kowalskiego, żeby ten sprzęt elektryczny, elektroniczny oddał do punktu zbiórki. Drugim wyzwaniem, żeby oddał do naszego punktu zbiórki, tak? Czyli żebyśmy byli szybsi niż nasza konkurencja, bo naszym celem jest zebranie jak największej ilości elektrośmieci, to mamy jako misja, to robimy również dla naszych klientów, czy dla wprowadzających, dla producentów sprzętu, którzy powierzyli nam swoje obowiązki. Więc pierwszym to jest, jak zebrać ten sprzęt, potem jak go przetransportować do naszych zakładów przetwarzania, a następnie jak go w sposób bezpieczny i nowoczesny przetworzyć i poddać recyklingowi. Dodam tylko, że w przyszłym roku będziemy jako pierwsza firma mieli całą instalację do przetwarzania telewizorów i monitorów płaskich, tych LCD na przykład, która będzie oparta o roboty, tak? O ramiona robotyczne, które będą to robiły automatycznie. I to jest też cel, tak? Szukamy możliwości optymalizacji. Oczywiście pracy ludzkiej nie da się tutaj zupełnie wyeliminować, ale możemy jednak przyspieszyć nasze procesy i zwiększyć bezpieczeństwo tych procesów przez użycie automatów, czy też takich inteligentnych pojemników.